Przechodniu, zatrzymaj się i posłuchaj. Chciałam ci zadać pytanie, czy wierzysz w Boga? Większość z was na pewno powie tak, wierzę w Boga. Większość z was myśli, że to ma jakieś znaczenie. Ale zła wiadomość jest taka, że demony również wierzą i drżą. I to nie ma żadnego znaczenia. Demony wierzą w Boga. To, że wierzysz w Boga, nie zmienia twojego życia ani tutaj na ziemi, ani po śmierci. Bóg jest, ale dostęp do Niego jest tylko i wyłącznie przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa. I to jest dobra wiadomość, że Jezus Chrystus jest pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem, świętym, doskonałym, Stworzycielem Wszechświata. Jezus Chrystus poniósł karę za twój i mój grzech. Za to, że my żyliśmy bez Boga. Za każdy twój grzech Jezus poniósł karę. I dobra wiadomość jest taka, że nie musisz nic robić, żeby zapracować na przychylność Boga. Tak naprawdę nie możesz nic zrobić, żeby zyskać przychylność Boga. Dlatego, że przychylność Boga można zyskać tylko i wyłącznie przez Jezusa. Jeżeli oddasz Mu swoje życie, jeżeli narodzisz się na nowo, z ducha, przez to, że wyznasz Go swoim Panem i Zbawicielem. Wtedy będziesz mieć dostęp do wszechmogącego, doskonałego, świętego Boga. Będziesz zaakceptowany i nic nie będziesz musiał zrobić, dlatego, że wszystko już się wykonało. Tylko, że to, że wszystko się wykonało, że kara została zapłacona, nie ma znaczenia, dopóki ty tego nie przyjmiesz. To trochę tak jak prezent. Zakupiony prezent zostaje ci wręczony. I mimo, że on został zakupiony i pieniądze zostały wydane, to nie jest on twój, dopóki go nie przyjmiesz. Tak samo jest z ofiarą Jezusa. Jezus poniósł ofiarę za każdego człowieka, ale dopóki ty jej nie przyjmiesz, nie będzie twoja i nie będzie to miało żadnego znaczenia dla ciebie. Ofiara Jezusa zapewnia wszystko. Wszystko. Zbawienie po śmierci, życie w obfitości tutaj. Pamiętaj, niezależnie od tego, w jakim dole jesteś, z czym się zmagasz i z jakimi demonami walczysz, wieczorem, jak jesteś sam lub sama, zawsze możesz zawołać do Jezusa. Jeżeli zawołasz w szczerości serca, pamiętaj, On zawsze ci odpowie. Nawet jeżeli Mu powiesz, że w Niego nie wierzysz, ale chcesz, żeby ci się objawił, pamiętaj, Jezus zawsze odpowiada. Choćbyś był na samym dnie, Jezus odpowie. Warunkiem tylko jest szczerość. Nie możesz Boga oszukać. Każdego człowieka możesz nabrać. Boga nie oszukasz. W Jezusie jest życie. On jest prawdą. On jest jedyną drogą do Ojca. Wybierz życie.